Dobra, moi drodzy, zaczniemy od obejrzenia telewizji. To nie jest telewizja. A, będzie nowy przepis. Jutro będzie piękna pogoda. Okej, dzisiaj będę miała pecha, to niedobrze. I ciekawe, jaki nowy przepis nas czeka. Witajcie, to ja, Królowa Sosów. A, bo Królowa Sosów leci chyba co niedzielę. Sałatka z rzodkwi. Nie ma nic nad świeżą, ostrą rzodkiew. Przypomina mi ona o późnej wiosnie. Moja matka kroiła świeże rzodkwie i serwowała je z chlebem z ziarnami, z odrobiną soli i pieprzu. Ach, to były piękne dni. Ale robię dygresję. Teraz przyjrzyjcie się uważnie. Okej. Nauczyłam się nowego przepisu. Na niewiele mi się to zdała, póki nie mam kuchni, oczywiście. Jaki jest plan na dzisiaj? Zajrzałabym do Clinta. Mogę to wziąć w razie czego. Zobaczyłabym, jak... ile potrzebuję do ulepszeń. Tak, ile sztabek potrzebuje do ulepszenia czegoś, bo ulepszona konawka byłaby fajną rzeczą. Poszłabym też sprawdziła, może nie całe, ile kosztuje to, bo z jednej strony mogę to jeść, z drugiej strony mogę to sprzedać. I tak. Byłoby ciekawie. Możemy też pójść do... kopalni. Pozabijać resztę slajmów do zadania. Ja bym też zrobiła jedną rzecz. Przeniosła wszystkie skrzynie na zewnątrz. W sensie nie wiem, czy dam radę. Tak? Czy tu się jako tako w sensie zmieszczę. Ale... chyba nie ma sensu, żebym miała skrzynię w domu. Bo i tak zawsze przechodzę obok domu i wszystko tam zostawiam, więc... oj. Czekajcie. Boję się, że to mi zniknie. No i może postawię ją obok... może... nie wiem. Z jednej strony, ale tak nie zupełnie obok. W sensie, o. No postaw tą skrzynię. Dziękuję. Porządek zrobię sobie tu później. Na razie idźmy pozałatwiać rzeczy. Tutaj nie chcę nic sprzedawać. I nic stąd mi się nie przyda. Stąd. Chciałabym posprzedawać na pewno te rzeczy. Trochę truskawek bym sobie zostawiła, nie powiem. Mogą się przydać. Biorąc pod uwagę to, że niektóre warzywa bardzo fajnie przydają się na prezenty. Zostawię sobie dwie. Na prezenty dla konkretnych osób, dla osób, które to uwielbiają. O, tak to zrobimy. Po prostu. Na urodziny. A co mi tam? Niech to zostanie, poczeka. Będzie dobrze wyglądać. Miałam sprawdzić, ile to kosztuje. W sensie, za ile to można sprzedać. To na razie sprawdzimy. To też chcę sobie zostawić w razie czego. Okej. To tyle. Mogę jeszcze wziąć jedną rzecz. Po drodze. Jakby mi się przydało. Będzie chyba dobrze. Gdzie ja mam tak właściwie tą sztabkę tu? Mogłabym ją wziąć. To może to zostawię, ja wezmę sztabkę. To od razu coś ewentualnie się zadzieje. Sprawdzimy przy okazji, kto ma urodziny w najbliższym czasie. I czy nie ma tutaj zadania.
6 slajmów, super, 2 zadania o to samo. To koniecznie będę musiała pójść się tłuc. Dobra. Aha, one są po 5 sztuk złota, to nie muszę ich sprzedawać, znaczy mam ich dużo. Słuchajcie, moi drodzy. Aktualnie zaczynamy zarabiać kasę. Zaczynamy zarabiać bardzo ładną kasę. Muszę kupić nasiona. Kurna, nie sprawdziłam, ile ich potrzebuję. Ale zanim kupię nasiona, kupię plecak. O! Tak, poproszę. O! Wow! Mogę mieć jeszcze lepszy plecak? Okej. Okay. Na pewno mnie na razie na niego nie stać. A, no dobra, a to i tak mam więcej miejsca. To się mu przyda. Czy sadzimy same ziemniaki? Czy to też? To się chyba będzie bardziej opłacało. O! Tak oto się mu wydaje kasę, moi drodzy. Starczy mi jeszcze na rozbicie tych geod, starczy. Ale, wiecie, to jest inwestycja, tak? To nie tak, że te pieniądze pójdą na zmarnowanie, tylko rosną. Jestem burmistrzem miasta Pelikan od 20 lat. Nikt nie próbuje kandydować razem ze mną, kiedy przychodzi pora na wybory. To chyba oznacza, że wykonuję dobrą robotę. Lubię być burmistrzem. No. No to już bardzo dużo świadczy o tobie, mój drogi. Zajrzymy może na plażę w sumie. Może coś będzie do zebrania. O, na przykład to. Mogłam wziąć. Nie, nie mogłam wziąć. Wiecie, książka. A, książki. Kto gubi książki na plaży? Jeszcze w piasku. To jest trudne. Ja jako dzieciak mnóstwo jeździłam nad morze. Generalnie mam trochę książek, w których cały czas jest tam piasek. Ale no nie... Ten zając. Nie gubiłam? W sensie to nie jest takie łatwe? Cześć. Chciałam to zrobić. Kamień. To nie za dobrze. O, coś nowego. Coś nowego. Jeszcze jedną rzecz. O. Ha. Tylko będę musiała zostawić te narzędzia na parę dni, tak? Czy nie masz pracy do wykonania? Nie mam. Fuck. Nie chciałam tego zrobić. No i nie odkupię tego od niego, prawda? Bo nie. No nic. Przeżyję. Dlaczego ja muszę robić takie durne miskliki? Idziemy do Guntera. Cześć, mam coś dla ciebie. Jest ładne. I tak. Tyle z tego. O, tu mamy książkę do przeczytania. Jak głęboko wiodą kopalnie? Pytanie to było zadawane przez wielu eksplorerów Stardew Valley przez lata. Prawda jest taka, że nikt tak naprawdę nie wie. Albo przynajmniej nikt nikomu tego nie mówi. Niestety, wiele z tych, którzy zeszli głęboko do kopalni, nigdy nie wróciło. Jednakże kilku odważnych poszukiwaczy przygód, którzy wędrowali głęboko do kopalni, przynieśli dość interesujące raporty. Wygląda na to, że
są trzy główne przedziały kopalni, każda z unikalnymi potworami i skarbami. Niektórzy opowiadają o gigantycznych podziemnych jeziorach i dziwnych kreaturach. Ale nikt tego nie dowiódł. Pójdziemy się przekonać. Dzisiaj jeszcze, myślę. Podoba mi się to, że wydałam 25 sztuk złota za kamień. Dlaczego sprzedałam też tapkę? Coś sprawdźmy. W sumie chciałam mu dać prezent, ale może nie. Natomiast chciałam sprawdzić, czy muscle... Okej, to są rzeczy przydatne, więc może pójdę je zostawię w community center, skoro już tu jestem. Cześć, Evelyn. Miło jest mieszkać tak blisko oceanu. Odgłos fal ułatwia zasypianie. O, pamiętam, jak dzieci polowały na muszelki, kiedy przyszedł storm, kiedy przeszedł przypływ. To były dni. Evelyn jest taką uroczą, starszą panią. Nie jest ci zimno? Nie robią już takich swetrów, jak kiedyś. Westchnięcie. A, ja mogę zostawić któreś z tych, tak? Nie muszą być to wszystkie. No dobra. Czy mi pokazuje, co ja zostawiłam? Tak, zajebiście. Nie, serio, super. Szukam, może coś jeszcze wyrosło. Cześć, Hailey. Mam tylko... kamyk. Moja siostra jest taka dziwna. Czasem zastanawiam się, czy naprawdę jesteśmy spokrewnione. Nie wiem, kto jest twoją siostrą. Przepraszam, nie znam cię jeszcze tak dobrze. Chwila, moment. Aż sprawdzę. Emily! Ta zakręcona na punkcie mody. No dobra. Idę mordować slajmy. Bo... zapomniałam o tym ułowieniu. To może jutro pójdę pomordować slajmy. Dzisiaj jeszcze pójdę połowić. Bo... jap. To się przyda. Zapomniałam o tym kompletnie. No nic. Zaraz to zrobimy. Cześć. Ciężko mi pogodzić koniec z końcem. Nie mam wystarczającej ilości pacjentów. O, powinienem spróbować ściągać pacjentów z sąsiednich miasteczek. Cześć, znowu nie możesz znaleźć mamy? Nie, po prostu się tu bawisz, okej. Okay. Cześć. Robię się tutaj dzień wolnego. Jeśli nie spędzę trochę czasu na zewnątrz, to zwariuję. Poza tym nie chcę, żeby mi zmiękły nogi, co? Osłabły. Nie zmiękły. To nie był najlepszy rzut. Fuck. A, to jest takie straszne. Akurat nie jesteś tą rybą, której potrzebuję. A pewnie jesteś jakąś rzadką. Mam złapać dwa. Pewnie nie złapię, no ale nic. Spróbujemy najwyżej trochę połowie po prostu. To też się przyda. Ta ryba może jest potrzebna gdzieś? Jakieś bandla? Jep. No nic. Już nie zdążę. Sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Czy któraś z tych ryb się przydaje w bandlu? Sandwich się przydaje. Brim się przydaje. To pójdę je zostawię. Po prostu. A potem posadzimy to, co mamy. Jeszcze do posadzenia. Okej, to idziemy spać. Oh,
Hoho? Farmersu mi wzrosło. Wow, mogę zrobić ul. I nowy... nawóz. I jakiś nowy przepis, którego nie mogę zrobić, bo ja mam kuchni cały czas. Ale jestem ciekawa, co też ten ul daje. W sensie, co potrzeba. Tak w ogóle zauważyłam, że mam trochę fajnych rzeczy. Na przykład coś takiego, to podlewa. Cztery pola w sąsiedztwie automatycznie każdego ranka, tak? Tylko, że nie mam żelaza do tego. Tutaj mamy na przykład do zbierania żywicy z drzew. To myślę jest jakiś pomysł. Bo jeśli to zbiera tak żywice, to na nawóz żywica się przyda bardzo, bardzo. Ha, jaki mamy dzisiaj plan? Tak się zastanawiam poważnie. Poza tym, że muszę wyjść i podlać to, co mamy. Dobra, najpierw wyjdźmy i podlejmy to, co mamy. I tak w domu nic nie zrobię. Mogę obejrzeć telewizję. Jutro też będzie ładna pogoda. Neutralne. Tak, a propos, wczoraj miałam mieć pecha, pewnie dlatego przez przypadek sprzedałam tą sztabkę. I jakie porady? Łowienie jest super rzeczą, żeby zdobyć dodatkową gotówkę. Na to, jaką rybę wyłowię, wpływa to, jak daleko zarzucę. Też jest ciekawe. Ziemniaki mi wyrosły. Nie mam co zasadzić. Nie mam przede wszystkim za co zasadzić. W sensie nie mam za co kupić ziaren. Chociaż to już jest chyba sezon na te. Zostało mi 6 dni, no to jest chyba ostatni moment na posadzenie. Nawet nie wiem, czy już mogę. W sensie nie wiem, czy już nie będę pasternaku po prostu sadzić. Tak naprawdę. Bo nie wiem, jak to działa. Pisze, że 6 dni, ale... no właśnie. Jeszcze trochę bym się cykała coś sadzić. To osy sprzedamy. W sumie. Mogę idąc do kopalni po drodze wstąpić, przy okazji kupię jakieś ziarna. Coś mogłabym jeszcze sprzedać, nie? To mi nie jest potrzebne. To mi się przyda. Mogłabym też zajrzeć i sprzedać rybę. To będę miała kasę na... to też zabiorę. Będę miała kasę na różne rzeczy, po prostu. To nie ma jeszcze. Truskawki niestety nie dają owoców codziennie, a szkoda. Zarasta mi tu pola, ale słyszałam, żeby nie ścinać tej trawy. Okej. Okay. Idziemy posprzedawać parę rzeczy, kupimy nasiona i idziemy do... kopalni. Muszę dużo slajmów zabić. Wow. To też mogę sprzedać. To mi się sprzeda za ładną kasę. Pewnie. Cześć. Uwielbiam zwierzęta. Ja też uwielbiam zwierzęta. Jakiś taniec jest. Nie wiem, czy ja mogę kogokolwiek tam zaprosić. Powinnam Sebastiana przydybać, co? Złota sztabka. Okej, zaakceptuję to zadanie, ale nie wiem, czy mam wystarczającą ilość złota u siebie. Mogę nie mieć. I to jest smutne. No nic. Nie chcę tego sprzedawać na razie.
No i co? Tego z 10 weźmiemy? Na razie wiem, że tam mam miejsce. W sumie, czy iść teraz sprzedawać te ryby? Wiecie co? Nie. Pójdę z tym później. Chociaż, dobra, już jak jest czas, to pójdę. Potwory mi nie uciekną. Chociaż, kurna, zadanie mi ucieknie, co? To mi ucieknie. Dobra, lecimy mordować. Mogłam wczoraj już nie łowić tych ryb. Tylko pójść mordować. No nic, nie przemyślałam tego. Po prostu. Czy ja te skrzynie mogę? Ja je mogę rozwalać. Ha! Nie wiedziałam o tym. Jeszcze jedna rzecz. Ja mam je pokonać. Okej. Okay. No nic. Może zdążę do niego. Nie jest jeszcze tak późno i tam już znalazłam zejście na dół. Więc powinno być spoko. Obym tylko slajmy miała. Tak naprawdę tutaj. Już widzę jednego. Jest ostatni slime. O, dobra. Chyba... Dobra, idziemy do maga. Nie będę się tu rozglądać dużo bardziej, tylko idę do maga. Bo aktualnie po to przyszłam, żeby móc teraz pójść do maga. Mam nadzieję, że się do niego wyrobię jeszcze. Ciekawe, czy spotkam tu Sebastiana. Nie, widzę tylko Demetriusa. Maru czasem pomaga mi w laboratorium. Jest dobrym dzieciakiem. Cieszy mnie to, że jesteś zadowolony ze swojej córki i że ci pomaga. Mam chyba czas do 9, więc tak spokojnie, ale spokojnie, w sensie drażnym kroczkiem idziemy do maga. Trochę mam rzeczy, a to i tak nigdzie tego teraz pewnie nie sprzedam nawet. Cześć Sam. Cześć rolniku. Cześć. Robienie zadań dla ludzi też jest podobno przydatne. Przy okazji może zajdziemy tam, gdzie tą cebulę znalazłam. To jest kawałek, ale... Może znajdziemy tam coś ciekawego jeszcze? Czy ja znalazłam buty? Ja znalazłam buty. Okej. Okay. Załóżmy je. Wyglądają śmiesznie. Ale dają mi plus jeden do obrony, więc czemu nie? Nie są starożytnym artefaktem. Cześć. Żywioły są zadowolone pracą, którą wykonałaś. Tutaj twoja zapłata, tak jak zostało obiecane. Widziałam wiele rzeczy w związku z twoją przyszłością, Leno. Gdybym miał ci je powiedzieć, one miałyby śmiertelne konsekwencje. Nie chcę tego słuchać. Chcę odebrać swoje pieniądze, na które ciężko zapracowałam. Sztabki złota pewnie nie zrobię, potrzebuję dwóch kawałków złota. A mam mniej. Jeśli się orientuję dobrze. Jeśli dobrze pamiętam. Już się ściemnia trochę. Okej. Okay. Bo tutaj to było tutaj. Widzę tylko te dwie. Nie ma więcej. No nic.
Zdarza się. Będziesz ściąć jakieś drzewo, ale najpierw zasadźmy to, co mamy. No, nie będę miała złota. A szkoda. Kryształ, który mam już zaniesiony. I ciekawe, czy ktoś go bardzo lubi. Jak nie, to pójdę sprzedam. Okej, nie jest przez nikogo lubiany, ale może jest potrzebny w jakimś bandlu. To by dało radę w miarę zrobić pewnie niedługo. Z tym to jeszcze spoko. Tu mi jest potrzebne. Okej, to nieważne. I kwarc. Będę mogła się z tym przejść w sumie. No dobra. O, teraz to wygląda dobrze. Czy byłabym w stanie przeżyć bez jakiegoś narzędzia przez parę dni? Pytanie. Dość ważne w sumie. Musiałabym doczytać tak naprawdę, jak to jest z tym zostawianiem narzędzi u Clinta. Że to rzeczywiście jest takie... Ojej! Ile motyli. Czy rzeczywiście to trwa długo, tak? Generalnie na przykład będę mogła pod koniec miesiąca zostawić. Chyba. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam 300 sztuk drewna, więc mogę pójść do tego mostu. W sumie. I spróbować go odblokować. Jestem ciekawa, co jest po drugiej stronie plaży. To może nam się przydać. No cóż, ale to i tak pewnie zrobię w dniu jutrzejszym. A to, co będziemy robić w dniu jutrzejszym, cóż, jeszcze muszę się nad tym zastanowić. To by było fajne, ale na razie no, nie ma szans. Mogę pójść pobić trochę slajmów. Nie wiem, nie mam pojęcia. Będę kombinować i się bawić. Dobranoc.